Dzisiaj przyglądamy się jednej z najbardziej zagadkowych i tragicznych historii Hollywood. Brittany Murphy, jedna z najjaśniejszych gwiazd początku XXI wieku, zmarła nagle w 2009 roku, mając zaledwie 32 lata. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci były zapalenie płuc i anemia, a także zażywanie dużych dawek leków. Ale czy to wszystko? Po jej śmierci pojawiło się mnóstwo teorii, od przedawkowania narkotyków, przez toksyczną pleśń w jej domu, aż po możliwość otrucia. Odkryjmy razem, co naprawdę mogło się wydarzyć, analizując dostępne informacje i dokument HBO Max, co się stało Brittany Murphy. Jako mała dziewczynka Brittany Murphy zwróciła się do swojej matki, wskazując na ekran telewizora i zapowiadając, że pewnego dnia zobaczy ją tam. Gdy miała zaledwie 5 lat, podczas wizyty w restauracji zauważyła Burta Reynoldsa, znanego z roli w filmie Mistrz Kierownicy Ucieka, i stanowczo oświadczyła, że również zostanie gwiazdą. By osiągnąć swoje cele, niestrudzenie poświęcała 6 dni w tygodniu na naukę baletu, podziwiając takie ikony jak Judy Garland, Barbara Streisand i Diana Ross, które z powodzeniem łączyły aktorstwo z muzyką. W wieku 13 lat Murphy zdobyła swoją pierwszą rolę w reklamie, co skłoniło ją do namówienia matki na przeprowadzkę do Hollywood. Urodzona 10 listopada 1977 roku w Atlancie, wychowywała się w Edison w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, ale wierzyła, że jej marzenia spełnią się w tak zwanym fabryce snów. Jej plan był jasny: znalezienie agenta, kariera w Hollywood i na Broadwayu, a także, jak sama mówiła, zmienienie świata. Od roku 1991 Brittany Murphy regularnie pojawiała się na ekranach telewizorów, występując w takich serialach jak Murphy Brown, Ich Pięcioro czy Frasier. Mając 18 lat, zyskała większą rozpoznawalność dzięki roli w filmie Clues, Słodkich Zmartwieniach z 1995 roku, gdzie zagrała Tai, drobną, nieco dziecinną i buntowniczą postać. Pod wpływem Cher i Dion, nowa uczennica przeszła transformację z brzydkiego kaczątka w zuchwałą dziewczynę, zrzuciła grunge'owe koszule w kratę na rzecz minispódniczek. Publiczność pokochała ją za jej wielkie, niewinne oczy, pełne nadziei i smutku, od których trudno było oderwać wzrok. Mimo że Murphy nie była zadowolona ze swojego wyglądu, jako nastolatka pracowała jako opiekunka, aby zarobić na błękitne soczewki kontaktowe. Marzyła o tym, by stać się hollywoodzką blondynką, szczupłą, niebieskooką, noszącą sukienki od znanych projektantów. W wywiadach przyznawała, że posiada 50 par butów low butin, które uwielbiała, twierdząc, że bez wysokich obcasów czuje się, jakby była bosa. Gdy zadebiutowała w Słodkich Zmartwieniach, była drobnej budowy, lecz z czasem znacznie schudła. Chociaż wielokrotnie zaprzeczała, że cierpi na anoreksję, twierdziła, że posiada bardzo szybką przemianę materii, co uniemożliwia jej przybranie na wadze. Na przełomie wieku Brittany Murphy stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Hollywood. Krytycy często porównywali ją do Lucille Ball, ikony komedii lat 50., a reżyserzy nie szczędzili pochwał dla jej talentu. Od momentu, kiedy zagrała w Chłopakach mojego życia z 2001 roku, poprzez film Ósma mila z Eminemem, aż po Nowożeńców u boku swojego ówczesnego chłopaka Ashtona Kutchera, jej kariera szła w górę. Otrzymywała główne role w filmach obyczajowych, które opowiadały historię młodych kobiet poszukujących własnej ścieżki życia, takie jak Czarna Książeczka, Dziewczyny z Wyższych Sfer, czy Miłość i Inne Nieszczęścia. Często zmieniała kolor włosów, raz prezentując się jako platynowa blondynka, innym razem jako tajemnicza brunetka. Mówiono, że jej pierwsze wcielenie przynosiło jej więcej szczęścia. Hollywood miało jednak swoje prawa i często okazywało się nieprzewidywalne wobec młodych aktorek. Jednakże w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku zainteresowanie reżyserów Brittany zaczęło słabnąć. Pojawiły się plotki, że Murphy często spóźnia się na plan, zbyt wiele imprezuje i jest niezadowolona z siebie. Aktorka stawiała czoło tym oskarżeniom, podkreślając swoje zaangażowanie i profesjonalizm. Twierdziła, że choć zawsze tańczy, co może sprawiać wrażenie, jakby była pijana, to rzeczywistość jest inna, zazwyczaj pozwala sobie tylko na kieliszek szampana i zaprzeczała, jakoby brała narkotyki, twierdząc, że nigdy nie próbowała kokainy. Brittany zawsze wierzyła, że każdy rodzi się ze zdolnością do szczęścia. Mimo przeszkód miała mnóstwo planów na przyszłość, zakupiła dom od Britney Spears, założyła własną firmę producencką Bam Brittany Murphy i planowała nagranie płyty. Współpracując z DJ-em Paulem Oakenfoldem, wydała singiel Faster Kill Pussycat, kontynuując swoją artystyczną działalność. Brittany Murphy doświadczała wielu trudności w swoim życiu prywatnym, o czym świadczą liczne relacje znajomych, którzy mówili, że nie potrafiła być sama.
Na planie filmu Nowożeńców nawiązała bliskie stosunki z Ashtonem Kutcherem, mimo że niedługo przed tym doświadczyła bolesnego rozstania z innym mężczyzną. Później dwukrotnie zaręczyła się z Jeffem Quatinezem i Joe Macaluso, którzy byli stosunkowo nieznanymi pracownikami branży filmowej. W jej życiu stale obecny był również Simon Moniak, starszy od niej o 8 lat i nieudanie próbujący swoich sił w reżyserii, scenopisarstwie oraz fotografii. Po raz pierwszy zauważył ją przez obiektyw aparatu, kiedy była jeszcze bardzo młoda. Moniak przyznał, że czekał cierpliwie aż dorośnie, co budziło niepokój i nieufność wśród jej przyjaciół. Wiele plotek krążyło na jego temat, w tym też, że porzucił dzieci z poprzednich związków i miał problemy finansowe, potrzebując zielonej karty. Mimo to Brittany była niewrażliwa na te zagrożenia i w kwietniu 2007 roku wyszła za Moniaka. Ich związek był trudny, gdyż Simon okazał się być patologicznym kłamcą, manipulatorem i zazdrośnikiem, który izolował ją od świata zewnętrznego, wmawiając jej, że wszyscy się od niej odwrócili i że może liczyć tylko na niego. W dokumencie Co się stało Brittany Murphy dostępnym na HBO Max ujawniono więcej szczegółów ich relacji. Moniak, choć amator fotografii, często organizował sesje zdjęciowe z żoną w roli głównej, traktując ją niczym lalkę do przebierania, zmuszał do tańca i pozowania w przerysowanym makijażu. Na planach filmowych mianował się jej charakteryzatorem, mimo braku fachowej wiedzy o wizażu, nierzadko rysując jej usta poza naturalnym konturem warg. Był również obsesyjnie zainteresowany jej wagą. Jego była narzeczona i matka jego nieślubnego dziecka w dwuodcinkowym serialu wyjawia, że Moniak preferował kobiety o anorektycznej sylwetce, co przyczyniło się do anemii Brittany, będącej jedną z przyczyn jej przedwczesnej śmierci. Brittany Murphy była już zmęczona życiem w Hollywood. Kiedy pytano ją o plany na rok 2010, mówiła o przeprowadzce do Nowego Jorku, zostaniu matką i rozpoczęciu nowego rozdziału w swojej karierze. Zmagała się z pogarszającym się samopoczuciem, ale jej mąż Simon utrzymywał, że potrzebuje jedynie odpoczynku. Umówiona na wizytę lekarską na poniedziałek 21 grudnia, nigdy tam nie dotarła. W niedzielę 20 grudnia upadła w łazience wykrzykując: "Nie mogę oddychać, pomóż mi mamo, umieram, kocham cię". Na miejsce natychmiast wezwano karetkę, ale o 10:04 zmarła w szpitalu Cedars-Sinai Medical Center. W artykule dla Hollywood Reporter przyjaciel rodziny Alex Benbock opisał ostatnie chwile życia aktorki, wskazując na sinienie jej ust, wodę w płucach i różnorodne leki, które przyjmowała, w tym Prozac, antybiotyki, leki na migrenę, kaszel, ból brzucha oraz środki przeciwzapalne. Policja uznała jej śmierć za nieszczęśliwy wypadek, stwierdzając, że nieleczone zapalenie płuc, anemia i mieszanka leków doprowadziły do tragicznego końca. Podczas pogrzebu nieobecny był ojciec Brittany, Angelo Bertolotti, który nie zgadzał się z oficjalnym wyjaśnieniem przyczyn śmierci córki i zainicjował prywatne dochodzenie. Podejrzewał, że przyczyną mogła być toksyczna pleśń w domu aktorki. Jednakże nie znalazł lekarza tak wybitnego jak fikcyjny dr House, który mógłby pomóc potwierdzić tę teorię. Film The Brittany Murphy Story z 2014 roku, emitowany przez stację Lifetime, który przedstawiał życie aktorki, został przez niego ostro skrytykowany jako ohydny. Ashton Kutcher w swoim pożegnaniu nazwał Brittany Murphy promyczkiem słońca. Alicia Silverstone wspominała ją jako słodką, ciepłą, zdolną dziewczynę. Z kolei Winona Ryder wyznała, że nie jest w stanie oglądać przerwanej lekcji muzyki, filmu, w którym Brittany zagrała postać Daisy, która popełnia samobójstwo, dodając, że były przyjaciółkami. Simon Moniak, mówiąc w programie telewizyjnym Larry'ego Kinga miesiąc po śmierci żony, stwierdził, że Brittany nie zginęłaby, gdyby pozostała panią domu w Edison w stanie New Jersey, twierdząc, że Hollywood złamało jej serce i że to miasto wykorzystuje ludzi. Moniak zmarł 5 miesięcy po śmierci Brittany, również na zapalenie płuc, w tej samej łazience. Jego śmierć, podobnie jak jej, otoczona jest tajemnicą. "Zamieniłbym wszystko na jeden dzień z Brittany. Cóż mam począć bez niej?" mówił z żalem. Na szczycie swojej kariery Murphy miała zagrać Janis Joplin w filmie biograficznym. Jednak projekt nie doszedł do skutku, ponieważ producentom nie udało się uzyskać praw do piosenek artystki. Ta rola była dla Brittany idealna, mogła podnieść jej status w branży do poziomu, o którym marzyła. Mimo to aktorka nie chciała powtarzać tragicznej historii Joplin. "Chcę umrzeć bezboleśnie, gdy będę bardzo, bardzo, bardzo stara. Chciałabym jak najdłużej być szczęśliwa i zdrowa", mówiła kilka lat przed swoją przedwczesną śmiercią.